myślącym? Frontowcom. Żeby wywołać wojnę, trzeba mieć akceptację społeczeństwa, narodu, tak zwaną zgodę polityczną, no i kasę, forsę, bardzo dużo pieniędzy. Dzisiaj jesteśmy, jest XXI wiek, rok 2024 i mamy taką sytuację. Polacy są gotowi na wywołanie wojny, gotowi do uczestnictwa w wojnie. Jeszcze chyba do końca nie wiadomo, z kim będziemy walczyć, bo drugiego przeciwnika, takiego realnego, przecież wszyscy wiemy, że nie ma. No, ewentualnie trzeba, powtarzam, go sprowokować i zmusić do wojny. Tego jeszcze dokładnie nie wiemy, to będzie z kim, ale generalnie jesteśmy gotowi, przygotowani na wojnę. I teraz robią to w naszym imieniu reprezentanci, czyli partie polityczne, te pięć, które są dzisiaj w Sejmie, w naszym imieniu idą ostro na wojnę. Jest to pełna zgoda całego narodu z tego tytułu, bo skoro żeśmy sobie wybrali takie przedstawicielstwo, to tu nie ma takich mądrych, że on głosował, nie głosował, to sobie jest najgorszy typ ludzi, którzy nie głosowali. Większość o tym decyduje, po to dostaliśmy prawa wyborcze, po to ginęły pokolenia, krwawili ludzie, ciężko pracowali, Polacy zdobywali niepodległość i suwerenność, żebyśmy właśnie mogli uczestniczyć w życiu publicznym, głosować, uczestniczyć w formacjach politycznych i tak dalej. W związku z tym jest pełna zgoda, Polacy idą na wojnę, więc gotowi są łożyć wszelką kasę. Zobaczcie, nieistotne są szpitale, kolejki po kilka lat, umieramy wręcz łanowo, masowo, nieistotni są niepełnosprawni, nieistotni starsi ludzie przy generacji bardzo mocno starzejącej się demografii, która no niestety jest w tym momencie nieubłagana, ale nas to nie interesuje. Ostatnie wysupłamy grosze, żeby wydawać na zbrojenia, realizować cele obcych, bo dzisiaj pchanie Polski do konfliktu jest to najbardziej zbrodnicza, antynarodowa, antypaństwowa, antypolska polityka. I teraz, kochani, tutaj lecimy na mapę, XVII wiek. Wiecie co? Gdybyśmy w XVII wieku mieli takich posłów jak dzisiaj, nie tych pacyfistów jak wówczas, którym nie chciało się chodzić na wojny, bo oni nie chcieli dawać podatków, nie chcieli łożyć, nie chcieli sami brać udziału, to tchórze, zobaczcie, w stosunku chyba dzisiaj do nas, w XXI wieku, jakie wojownicze, a każdy myśli, zobacz, że takie cieplarniane, oni nic nie potrafią, rączki tego delikatne, jak coś gotowi na wojnę, to mnie podziwiam. Ostatnio był tutaj taki chłopaczek, 26 lat, grubiutki, pulchniutki, obrona terytorialna, i on mówi, że będzie walczył ciągle z tymi, co zawsze, no nie idzie na wojnę. No, nawtłaczali im w mózgi i dobra, no bo czegoś to trzeba. Ale wracamy do tego XVII wieku. Bylibyśmy dalej imperium, gdybyśmy się zachowywali tak jak dzisiaj. No niestety, tamci nie chcieli włożyć środków, podatków, nie chcieli dawać pieniędzy na wojnę i się skończyło nam, jak się skończyło. No a dzisiaj, no, dzisiaj nie uprzedzajmy zdarzeń. I teraz tutaj muszka ci siadła. O, na tym. O, już nie siedzi. Kochani, tak, my żyjemy tu wszystko w porządku. Jak ktoś tu przychodzi i mówi mi, macha rękami, że z muchami walczy. Ja mówię, proszę dwie rzeczy w Polsce nie robić. Nie walczyć bezsensownie ani z muchami, ani z głupotą Polaków. To są dwie rzeczy, których nie da się niestety wyeliminować. Nie ma takiej potrzeby. Trzeba się nauczyć z tym po prostu żyć. I lecimy do wydarzeń. Jest tak zwana tarcza wschodnia. To jest element tak naprawdę, i to jest słowo na dzisiaj klucz, wywoływania, projektowania konfliktu granicznego. Cała tarcza wschód, nie o to chodzi, o czym Państwu mówią, że to ma być element odstraszania i zabezpieczenia naszej granicy na wypadek konfliktu. Ale ustalmy sobie te granice. Pierwsza granica, 232 km, granica z obwodem kaliningradzkim, z Królewcem, czyli z Federacją Rosyjską. I to jest granica, gdzie nie podskoczą, tutaj coś tam pobawią się w zasieki, psieki i tak dalej, ponieważ Amerykanie nie wyrażą im zgody na wojnę z Rosją. To jest naturalne. No i później mamy tą istotną granicę,
418 km, województwo podlaskie Gro i część Lubelszczyzny. I to jest granica z Republiką Białoruską. No i później granica 535 km, najdłuższa z Ukrainą. Granica, którą trzeba autentycznie zabezpieczyć właśnie w tego typu tarczę wschodnią, bo zagrożenie idzie i będzie szło właśnie tutaj po uporządkowaniu przez Federację Rosyjską Ukrainy. Bez względu na to, jakie tam scenariusze nie zostaną zrealizowane, znaczna część bojowników, banderowców i tak dalej, żołnierzy przesunie się na tereny Rzeczpospolitej. Tu rozpocznie się, no nie tylko tu, także Warszawka, wszędzie będziemy mieli problem, konflikt wewnętrzny pomiędzy Polakami a Ukraińcami, wywołany przez Polaków, ponieważ to myśmy im dawali broń, kazali z Rosjanami walczyć i tak dalej, za naszą wolność, bezpieczeństwo, no i oni po prostu będą tutaj odcinać swoje należne kupony. No to pany Polaki teraz walczymy, walczymy dalej, dalej. Dla nich się wojna nie skończy, jeżeli ich koledzy ginęli i tak dalej, w walce z Rosjanami. To nie ma znaczenia. Oni będą dalej walczyć do ostatniego swego oddechu, a potrafią walczyć. Więc tutaj faktycznie, ale o tym dzisiaj nikt nie mówi, my niejednokrotnie Państwu wspominaliśmy, zostawmy to, lecimy. Dlaczego koncentrują się te 418 km, taka szczególna granica, szczególna ochrona pomiędzy Republiką Białoruską a obecną Rzeczpospolitą Polską? Bo przyzwolenie na wywołanie prawdziwego konfliktu granicznego, łącznie z wymianą ognia, i prawdopodobnie będzie tak, że w zasięgu kuli w granicach do 1,5 km tu się nikt po jednej i po drugiej stronie nie pojawi. W konsekwencji może dojść do takiego wariantu takich zdarzeń. No i oczywiście może i głębszego kilkudziesięciu kilometrów ostrzału. Tego nie wiemy. Życie niedługo nam pokaże. To ludzie o tym decydują, zdecydowali. Jest potężna akceptacja. Zresztą teraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego było widać. Zamiast stąd latać z jęzorem na brodzie, wszyscy starać się zbierać podpisy, kandydować, żeby broń Boże tych bandytów, tych pięciu partii politycznych, które dotychczas rządzą w Polsce, żeby nie dopuścić do władzy tej na poziomie europejskim, bo tam też są tego typu decyzje, no to oni tu siedzą, milczą jak tchórze, godzą się na wszystko. W związku z tym no, trzeba będzie słuszne ponosić także konsekwencje. Po co jest ten konflikt graniczny? Ten konflikt jest graniczny, oczywiście oczekują Stany Zjednoczone i są reżyserem Stanów Zjednoczonych, ponieważ w swojej polityce pozyskania jako sojusznika, polityka jest bardzo taką dziedziną logiczną. Najpierw atakuje, żeby pozyskać, czyli pozyskania po swojej stronie jako sojusznika Federacji Rosyjskiej poprzez możliwości oddziaływania, narzędzia, osłabienie Federacji Rosyjskiej i jednocześnie wskazanie, że Federacja Rosyjska no, korzystniej będzie miała w sojuszu z Europą i Stanami, tak naprawdę Stanami Zjednoczonymi, by być w tym obozie i przeciwstawiać się szeroko rozumianej Azji. Oczywiście to nigdy nie wyjdzie, to są jakieś mrzonki, to jest agonia upadającego hegemona amerykańskiego i wszystkiego, i wszystkich jego sojuszników. Niestety naszą Rzeczpospolitą w to wciągnęli, więc obraz będzie bardzo, bardzo ciężki. I cały właśnie zaangażowanie tutaj, szczególnie właśnie nie z Rosją, tylko z Białorusią, bo oni wychodzą z założenia, że to jest jak gdyby najbardziej ten konflikt zastępczy po wyczerpaniu się konfliktu ukraińskiego i niespełnieniu swoich oczekiwań z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, oddziaływania na Federację Rosyjską poprzez konflikt ukraiński, należy rozpocząć ten konflikt. I teraz, kochani, więc jeszcze raz. Czy Państwo wyobrażacie sobie, żeby robiąc tarczę wschód z punktu widzenia militarnego, nie wchodzimy, tam będziecie mieli wielu ekspertów i tak dalej, już tysiące godzin o tym opowieści znajdziecie, ale podsumujmy bardzo konkretnie. Jako element odstraszania, cokolwiek byśmy sobie nie zrobili, nawet na głębokości 30 km, to nie jest element odstraszania. Musielibyśmy to zrobić wtedy z całą Federacją Rosyjską, to 700 już tu, plus tego, kochani, budżetu nam nie starczy na lata, w związku z tym zostawcie te mrzonki, nikt się tak nigdy nie zabezpieczył, nawet w historii, nawet zamki swego czasu były gruchotane, więc to nie działa, to nie o to chodzi. Element zastraszania więc nie istnieje.
to jaki odstraszania, przepraszam, to jaki element? To element tego typu czysto militarny, że po prostu czołgi nie przejdą, samoloty nie przelecą, desant nie przeleci i tak dalej, oskrzydleń nie będzie. No to też są totalne bzdury strategiczne, nikt w to chyba nie uwierzy. Także jak i my, i Państwo, zdecydowanie. Natomiast musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Czy w ogóle konflikt z Federacją Polską, Rzeczpospolitą Polską i Federacją Rosyjską jest możliwy? Tutaj przybliżmy się do tej mapy. To jest, zobaczcie, Federacja Rosyjska, tu jest Sesza, USA, czyli dawna teren Alaska jeszcze graniczy, popatrzcie. To, żebyśmy rozumieli ten obszar. To są Chiny, Kitaj, no, niewielkie państewko w porównaniu z tym, mimo że demograficznie. Jeszcze mniejsze terytorialnie, prawie 1,5 miliarda ludzi, łącznie 3, zobaczcie, Indie są. A to jest obszar Federacji Rosyjskiej. Praktycznie 140 milionów, praktycznie niezaludniony. I teraz jedna bardzo ważna uwaga. Wiecie, co w Rosji jest najcenniejsze? Gdzie was bezczelnie okłamują, liczy się człowiek, każdy żołnierz. Ponieważ Rosja dzisiaj ma wszystko oprócz ludzi. Wojna na Ukrainie, tak jak 2 lata temu mówiłem, powyżej 2, jest wojna u ruskiego człowieka. O tych, których da się przeciągnąć 20 paru milionów obecnych jeszcze Ukraińców na swoją stronę. Jasne? To rozumiemy. Pamiętajcie, w związku z tym to państwo rozumie, że nie mając ludzi, ma problem z posiadaniem takiego terytorium. I teraz, jeżeli na tej, bo to jest malutka, na tej Ukrainie prowadzi dzisiaj nie wojnę, ale i to nie jest retoryka w nazewnictwie, specjalną operację. Dlaczego? Bo chcąc pozyskać część tych ludzi, resztę eliminować, chcąc, walcząc na własnym terytorium, nie chce go do końca im, wiedząc, że i tak to będzie państwo, które mu podlega, obojętnie w jakiej formule, przecież nie chce za wszelką cenę niszczyć. Więc prowadzi operację specjalną, a nie wojnę sensu stricto. I teraz, czy czołgi rosyjskie są w stanie wkroczyć na teren Rzeczpospolitej Polskiej i tu biedny żołnierz rosyjski miałby krwawić, bić się z Polakami i tak dalej. Rosji na to nie stać. Rosja nie ma czasu. Tak jak Państwu niejednokrotnie mówimy, jeżeli przekroczymy, dosłużymy się tej wojny, zechcemy, to kilka pocisków w granicach gdzieś tutaj najmniej zaludnionych terenów, podejrzewam, że będzie to za obszarem Wisły, kilka pocisków jądrownych, taktycznych pada, no robi wiadomo swoje wszystko, paruje w powietrze plus skutki zewnętrzne i powstaje pytanie, czy chcecie dalej, nie wiem, cokolwiek, czy chcecie dalej? Będzie pytanie do nas Polaków. No oczywiście rzeczą jest jasną, że nawet jeśli do tego dojdzie, to, no to po prostu zmądrzejemy, tak? No dopiero wówczas. No i wtedy chyba to by było ostateczne dokonywanie zmian politycznych, gdy nie uda nam się wcześniej. Ale to Państwo przecież decydujecie o polityce. I teraz, kochani, czy naprawdę sądzicie, że jakaś tarcza wschód, jakiś kozioł przeciwczołgowy jest w stanie zastraszyć imperium jądrowe? Gdzie w samym obwodzie kaliningradzkim jest na tyle zgromadzonych pocisków jądrowych, że Polska Rzeczpospolita cała by wyparowała, tak? Naprawdę w to chcecie Państwo wierzyć? I chcecie ułożyć teraz środki na to, rozumiem. I teraz, kochani, kto o tym zdecydował? Czy ci politycy, czy biedni Amerykanie? Biedni, dokładnie, bo to nie jest ich wina, że sami się pchamy, sami staliśmy się narzędziem. Nie. Zdecydował to polski naród, tak, społeczeństwo polskie, poprzez podejście do wyborów. Wasi wybrańcy, wasi przedstawiciele, nieważne, głosowałeś, nie głosowałeś, na kogokolwiek tam nie głosowałeś, to są nasi. Oni decydują o naszym dzisiaj państwie. Czy nam się chce, czy się nie chce. I oni podejmują takie, tego typu
tego typu decyzje. No, najbardziej rozbrajający to są, powtarzam, ci, którzy z językiem na brodzie, łącznie z Podkarpasiem, tu wszyscy powinni latać, starać się, wybierać, szukać, wspomagać takie formacje jak nasza, które wyraźnie mówi: nam nie potrzeba żadnej wojny. My jesteśmy w stanie porozumieć się z Federacją Rosyjską politycznie, mieć jak najlepsze stosunki z Republiką Białoruską. My rozmawiamy z politykami białoruskimi, jest to wielki dla nas zaszczyt, jest to obowiązek, jest to racja stanu Rzeczpospolitej Polskiej. A mi tutaj próbują jakieś tam KGB, jakieś nie wiadomo co powrzucać i tak dalej, różnego typu bezpieki, tak? Że to jest wrogie państwo. No proszę państwa, Republika Białoruska jest dla nas państwem bardzo przyjaznym. Ponieważ ze względu na takie rzeczy, które my robimy, ingerujemy wewnętrzne sprawy, szkolimy terrorystów, tworzymy alternatywne rządy, to naprawdę tam żółci nie mają oni. I dzisiaj minister spraw zagranicznych Republiki Węgierskiej, Węgier, jedzie do Mińska, rozmawia swoim odpowiednikiem, oni są, rozmawiają. Jest w NATO, jest w Unii Europejskiej, jest sojusznikiem naszym, Rzeczpospolitej, szczególnie PiS-u, pamiętamy, jak wystawiali ich na tacy i Polaków i tak dalej, Węgrzy. Zresztą o tym przestrzegałem. Zobaczcie, jacy są oni mądrzy politycznie tutaj wszyscy. W związku z tym, jeszcze raz, należy podkreślić, że dzisiaj tylko rozmowy, decyzje polityczne, ale polityków takich jak my, jak formacja Front i coś tam jeszcze by się znalazło. A reszta jest to wszystko do ulepienia, do stworzenia. Bardzo jesteście zabawni. Nie mam na kogo głosować. O jakie polskie pany wybredne. Nie ma on na kogo głosować. Masz. Głosujesz na to, na co zasłużyłeś. Skoro żeście podpisy zebrali pod takimi partiami, skoro żeście kandydowali, macie swoich przedstawicieli, kandydatów, nie jesteście w stanie jako społeczeństwo. My wykonaliśmy swoje. No kichów nie wyrwiemy, krzyżować się nie będziemy. Powtarzam niejednokrotnie. Nawet Chrystus sam siebie nie krzyżował, nie wbijał sobie, tylko ktoś mu to robił. W związku z tym będziecie mieli do wyboru to, co wam przedstawią. Te formacje, na które żeście sobie zasłużyli. I teraz gnać podurny, staniesz jak durny pod tą urną i poczuj gorycz. Zrozum, czego nie zrobiłeś, jak zawiodłeś ojczyznę. I kolejny raz, a mamy w przeszłości tego dużo, gdy naród dopuszczał się zbrodni przeciwko państwu polskiemu. Naród polski w swoim postępowaniu dopuszczał się zbrodni przeciwko państwu polskiemu, kilkakrotnie je likwidując. Bo naród ma odpowiadać za państwo. Oczywiście przeżywaliśmy takie chwile, że istniał naród bez państwa. Jeżeli chcecie, no zresztą tu chcecie czy nie chcecie, to jest kwestia tylko konsekwencji, skutków naszego działania. To i podobnie będziemy mieli. Głosuje się wówczas, gdy się to uczestniczy w życiu publicznym, w formacjach politycznych, daje siebie, tworzy własne listy. Jeśli nie, no to macie stworzone przez innych i będziecie sobie teraz wybierać. To jest, wiecie, tak jak taki jest tucz gęsi na stłuszczone wątroby. To mi przypomina nas, Polaków, i to, jak traktujemy politykę i tak dalej. Więc no, tu bardzo fajnie. Więc jest taka gąska i ktoś jej od małego zaczyna kuleczki, wusteczka, tam dziobek, rzucać te kuleczki. I ta gąska zadowolona siedzi sobie, nic nie musi robić. Suflują jej, dają propagandę. Ładnie. Wszyscy jej nieba uchylić. No, ale później gąska no już trochę rośnie, nóżki nie chodzą, nic tu nie chodzi, siedzi ta gąska, ruszać się bardzo nie może
I dalej na szczęście jej suflują, ale później w środeczku jej tutaj różne rzeczy, bo chodzi, żeby była ta wątróbka otłuszczona. Gąska już źle żyje, nigdzie się nie ruszy, cieniutko, a dalej jej suflują, już biedna nie chce. Na siłę jej dają, bo chodzi o to, żeby przed ucięciem czy urwaniem łebka gąsce uzyskać to, po co było inwestowane. Przecież waszą głupotę, waszą propagandę w Polsce Polaków nie inwestuje się dla waszego dobra, ugłupia was, tylko w określonym bardzo celu. Właśnie między innymi tego konfliktu granicznego. I żeby nie przedłużać, lecimy zaraz z bardzo konkretnymi wypowiedziami. I teraz, kochani, będzie wypowiedź pana Sośnierza. Jest to Konfederacja, były europoseł, ich przedstawiciel, żebyście nie mieli złudzeń co do całej tak zwanej tej elity naszej politycznej. Ale zanim jeszcze to, bo tutaj nie będzie tego bohatera, rozmowa. Słuchaj, a co Grzesiek brał? Telefoniczna. A co Grzesiek brał, żeby tego? Kochani, czy Grzesiek brał i cała Konfederacja, którzy dostawali od nas pisma, znajdziecie to wszystko na stronach, gdzie wy konkretnie wypowiedzcie się, interweniujcie w kwestii Konfederacja, alternatywnych rządów na uchodźstwie, finansowanych przez MSZ i tak dalej, czyli coś, co jest wręcz takim casus belli, przyczynkiem do wojny z Republiką Białoruską z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ingerowaniem, szkolenie terrorystów, pielęgnowanie. Dzisiaj terrorysta, ten Azarow, który dopuścił się w Mikoliczach i tak dalej, innych czynów, to ładnie jest opisane przez Białorusinów, jest przyjmowany legalnie w Polsce, w mediach i tak dalej. Zamiast siedzieć w tiurmie, być wydany szybko w więzieniu. To są przyczynki. Konfederacja, pan Braun, tym się w ogóle nie zajmuje. Oni się zajmują inną kwestią. Ich zadaniem, pan Braun dostał zadanie z punktu widzenia państwa Izrael, skupić, on jest jako pierwszy polski antysemita. No bo wiadomo, Polacy nie kochają Żydów, tak? To trzeba mieć swego przedstawiciela, on zyskuje poparcie i przedstawia, że Polacy to są naród antysemitów. I dla kogo to jest na korzyść? Dla państwa Izrael. Ktoś powie, może nieświadomie biedny robi. Nie, zupełnie świadomie. Po to są takie twory tworzone. Dlaczego tak istotne jest to kwestia państwa Izrael? A tak jest istotne, bo ci, którzy prą do tej wojny, zobaczcie wszyscy, co jest ich zadaniem? Jest ich zadaniem kolejna rzeź warszawska, jak w 1944 roku. Dlaczego? Bo najlepszych, najbardziej bojowy, najbardziej patriotyczny, wojowniczy element trzeba wygubić dzisiaj. Taki materiał ludzki znalazł się między innymi, znajduje się w obronie terytorialnej i naprawdę w zaciągu młodych ludzi do wojska, do wojny. Reszta, którzy wie, na nich za bardzo bym nie liczył. I teraz popatrzcie, tworzy się taki konflikt graniczny z Białorusią. Tu może się utłucze trochę. Sami wiecie, że to jest kwestia tylko czasu, kiedy na Ukrainę, no oczywiście nie sami, gdzieś tam inni wejdą, Francuzi, ktoś tam jeszcze, ktoś tam, oczywiście Niemcy, broń Boże, nie wejdą, bo takie będzie zadanie na którymś etapie tego konfliktu i będą bezwarunkowo wpuszczone wojska polskie. Strona Federacji Rosyjskiej, to chyba pan prezydent Putin w sposób bardzo, bardzo taki realny odpowiada. Inne kontyngenty opuszczą Ukrainę, te, które wejdą. Polacy na pewno nie opuszczą i nigdy nie opuszczą. To jest prawda. Bo zarówno na to nie pozwolą Rosjanie, jak i nie pozwolą Ukraińcy. Bo Rosjanie i Ukraińcy porozumieją się. A gdy się znajdą Polacy, to na pewno będzie wróg. I to będzie świetny taki element. W ogóle Polska chyba będzie tym ołtarzem, dzięki któremu pogodzi się ta część Ukraińców z Rosjanami, którzy będą trwali przy swojej państwie i po tak zwanym uporządkowaniu Ukrainy przez Federację Rosyjską. To jest bardzo proste. Tego uczą nas dzieje. A państwo, bierzecie wszyscy w tym udział, szczególnie ci, którzy nie głosują i tak się chwalą, że tacy mądrzy, ponieważ w naszym imieniu dzisiaj rządzą politycy, którzy dokładnie przygotowują nam tą zagładę. No i teraz przejdźmy do tych... Aha,
do tych konkretów, czyli rola pana Brauna jest i teraz Konfederacja, Sośnierz. I cóż ten pan, biorąc pod uwagę, teraz został raniony polski żołnierz, a też ważne, słuchajcie, czy państwo sądzicie sobie, że jeżeli tak, chłopaki gdzieś tam z Syrii, z Pakistanu, nie wiadomo, i dziewczyny też, tak zwani uchodźcy, z tamtej strony przybywają, mają szansę korytarza, nie przez Morze Śródziemne, tylko korytarza lądowego, dosyć bezpiecznego, przez Federację Rosyjską, bo tam dostają się legalnie, zresztą jak ktoś zna geografię, to widzi, jak to można, w związku z tym i następnie Białoruś i tutaj korzystają z zaproszenia do Europy Zachodniej, stając na granicy Rzeczpospolitą Polską, tak? To jest rzeczą naturalną, prawo międzynarodowe i tak dalej, wszyscy wiemy, te tak zwane puczbeki, a to już zobaczcie, jak to się słowa te złe człowiekowi nabijają do głowy, czyli tak zwane wypychanie. Wiecie, że jest niezgodne z prawem i tak dalej. No nieważne. I teraz sądzicie, że jeżeli oni staną, normalny człowiek, normalny chłopak, po tamtej, niekoniecznie bojownik islamski, ale tacy też są, po tamtej stronie stoi. Raz, drugi został przepchnięty, może skrzywdzony, może jego kolega, może jego dziewczyna. I trzeci raz znajdzie się na granicy. Czy on się dobrze nie przygotuje? Dzida nóż? To jest naprawdę coś małego. Czy on nie zdobędzie broni, granatów, czegokolwiek? Uwierzcie mi, że on będzie sobie też pozwalał po tamtej stronie. Zrozumcie, sytuacja. A nawet dobierze sobie tego funkcjonariusza policji, Straży Granicznej czy Wojska Polskiego, który mu się naraził i będzie czekał na niego. Zgadza się? Sytuacja tworzy tego typu zjawiska, zdarzenia. Politycy za waszą zgodą doprowadzili zamiast do sień. Białoruś czeka. Stoły negocjacyjne każdego dnia czekają na Polskę Polaków, na polskich polityków. Ten konflikt można w każdej chwili powstrzymywać. Później przyjdzie taki moment, no, że będzie trudno, a w którymś momencie może i nie można. I teraz macie wypowiedź, żebyście jeszcze raz nie mieli złudzeń, nie chodzi o Konfederację, ale jest to takie symptomatyczne. Kogo my mamy? Jakich bandytów mamy dzisiaj jako polskich polityków? Wypowiedź pana Sośnierza odnośnie, jak powinniśmy postępować na granicy polsko-białoruskiej. Nieodpowiedzialne. A co pan wygaduje? To znaczy, że pan jednak nadal są w tej koalicji osoby, które jeszcze się nie nauczyły tego, jeszcze nie wyciągnęły wniosków z tego, jaką katastrofę spowodowało nazbyt miękkie podejście do tej pory. Ja mówiłem o tym już od dawna, że to co tam się dzieje, to jest skandalem, ale z drugiej strony to, że widzieliśmy obrazki, na których na oczach naszych żołnierzy, naszych pograniczników są przewracane, czy jest następuje próba przewrócenia naszych urządzeń granicznych, jak ludzie po prostu szturmują, a my ich jedynie polewamy wodą od czasu do czasu i to też było krytykowane, przypominam, to jest żałosne. Tak? To należy robić. Ludzi, którzy zachowują się agresywnie, należy powstrzymać wszelkimi dostępnymi środkami, jakie będą skuteczne, nie wyłączając użycia broni palnej. O tym mówiłem od dawna. Musiała się polać krew, żebyśmy o tym rozmawiali teraz na poważnie. Strzelać, zobaczcie to, jaki wojownik. No, bohater tego. Kto próbuje przewracać siłą nasze słupki graniczne, powinien być stamtąd odpędzony. Strzałami ostrzegawczymi, gumowymi kulami, albo strzałami w głowę, jak trzeba. Czy zna pan których strzelanie z broni gumowej, w którym jest zapora ze stalowymi przęsłami, bardzo często grozi rykoszetem i zranieniem naszych funkcjonariuszy wojska, więc niech pan naprawdę odrobi lekcje taktyczne również. Jak wygląda ta kraja? Tu następny, jak słyszymy, były wojewoda też ma swoje. Natomiast, kochani, tak, Konfederacja, pan Sośnierz, strzelać, tak? No, strzelamy się jeszcze. I pana Sośnierza, jak przyjdzie już, to zaprosicie tam. Ja bym pokazał wam, jak strzelać, no nie? Bo będą okazje, na pewno. A dzisiaj, jak pan chce, to już jest okazja na granicy, na linii frontu ukraińskiego.
I teraz strzelać, czyli w stronę terytorium Republiki Białoruskiej, tak? No wiadomo, że nie, to na tyle chyba nie jest głupi. Natomiast no może to jest taki bohater, jak strzelać, to co może przepuścicie i tak można po linii płotu, to już na naszym terytorium. Albo jak mówił Emil Czeczko, przepuścicie i w plecy strzelać, tak? To są nasi politycy, zrozumcie. On nie mówi, oni nie mówią, że kochani, kończymy ten konflikt. My nie widzimy żadnej agresji po stronie Republiki Białoruskiej. My widzimy każdą możliwość dzisiaj porozumienia się ze stroną Republiki Białoruskiej. Jedzie taki jeden i drugi jołop i tak dalej, tak? Rozmawia. Tak jak my to robimy. Jak minister spraw zagranicznych Węgier robi to. Nie. Oni tego nie zrobią. Bo ich ośrodek decyzyjny jest jeden. To jest ośrodek decyzyjny w Stanach Zjednoczonych. I kochani, też dzisiaj mówimy sporo o agenturze. Jest to rozpowszechnione, że są jacyś gdzieś tam agenci i tak dalej. To, co się obecnie dzieje, to niczym jest nowym. Przypominam XVIII wiek Rzeczpospolita. Była sytuacja następująca. Polscy posłowie, parlamentarzyści, zrozumcie, że ten poseł był frajerem i nieudacznikiem i miał osobisty dyshonor, poseł ówczesnej Rzeczpospolitej, że nikt nie przyszedł go kupić. No naprawdę musiała być menda, bo brali od cara, od Prusaków, od Francuzów, Brytyjczyków, Austriaków, trochę Włochów, Turków i tak dalej. Wszyscy brali. I on się czuł niedopieszczony, niedowartościowany, jak nie było oferty. Już nieważne ile, ważne, czy czekali na ofertę, żeby chociaż tego, bo wtedy czuje własną wartość. Dzisiaj bierze się hurtowo posłów, bo w ramach partii jest pozałatwiane, oczywiście indywidualne występy też mają. No nie? Natomiast i popatrzcie, ci służą interesom Izraela, tamci służą interesom Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, kogo tam by jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Mamy niesamowitą sytuację analogiczną i z akceptacją polskiego narodu. To polski naród jest zbrodniarzem w stosunku do własnego państwa polskiego, bo polski naród ich wybiera, daje im władzę, to akceptuje i wykonuje zbrodnie na własnym państwie. Jak to się kończy, ile później jest z tego tytułu bied i tak dalej. Tu następny. Pan Bosak, przypominam, że jest to poseł z województwa podlaskiego. Wyobraźcie sobie, w województwie podlaskim, żeście wybrali sobie pana Bosaka jako jątrzyciela, jako tą osobę, która, bo oni są winni tej krwi żołnierzy, tych obecnych, tych przyszłych ofiar, ponieważ oni jako politycy do tego doprowadzili. On się nie zająknie, że trzeba rozmawiać, że trzeba rozładować sytuację, że po to jest dialog międzynarodowy polityczny. Nie. On wykonuje dokładnie polecenia z tych ośrodków, które wcześniej wymieniłem, a wyście go tutaj jako Podlasianie szczególnie wybraliście. No i teraz wiecie kto. Na grobach możecie nawet będziecie później mogli pisać, komu zawdzięczacie właśnie utratę, no bo jak wy przeżyjecie, to utratę swoich tam znajomych, rodziny i tak dalej, dlaczego poszli do piachu. No i cóż ma nam do powiedzenia poseł Podlaski, wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej? Chronić zdrowie i życie wszystkich służących na granicy, aby to nie był temat, który budzi jakiekolwiek wątpliwości. Zwracam też uwagę na to, że Konfederacja jako pierwsza formacja wzywała do budowy zapory, wzywała do ustanowienia dobrej, silnej, skutecznej ochrony perymetrycznej oraz wzywała do prawidłowego, kompleksowego wyszkolenia i wyposażenia wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy służących na granicy. Oddaję głos na brygadę. No jasne. To jeżeli ktoś jeszcze miał z was jakieś złudzenia, no przecież pan marszałek wyraźnie mówi, to Konfederacja jako pierwsza, nie do współpracy, nie do dialogu, tylko zdecydowanie na konflikt, płoty, teraz dalej wojna, teraz dalej następne
następne tarcze, może już Bosaka, nie Tuska, albo wspólnie oni wszyscy będą. No oczywiście tutaj trzeba pamiętać o zbrodniczej działalności pana Kosiniaka-Kamysza i Polskiego Stronnictwa Ludowego, szczególnie też na tym obszarze. Czy wy sobie zdajecie sprawę, czy wy jako pseudoludowcy kiedykolwiek wam przyszło do głowy, że będziecie dzisiaj realizować interesy Stanów Zjednoczonych, że będziecie w sposób świadomy, dramatyczny pchać Rzeczpospolitą Polskę na siłę do konfliktu, do wojny? Na razie, tak jak na wstępie powiedziałem, nie wiecie jeszcze do końca, kto wam odpowie, kto się zgłosi. Który ochotnik będzie pierwszy? Kogo pierwszego sprowokujecie? Czy zdajecie sobie państwo z tego sprawę? Co jest istotne, ważne? Bój się dopiero rozpoczął. On się nie skończył. On się dopiero powtarzam, zaczyna, będzie wchodził w kolejne fazy. Dzisiaj to, co jest najistotniejsze. Niedługo będę mówił o dwóch materiałach. O pierwszym, o takim panu Jurgielu, jak już alternatywy są przygotowywane na przyszłość. Ale my rozumiemy, Rosja nie jest naszym wrogiem. To jest pierwsza wykładnia, doktryna polityczna. Doktryna dalej partii politycznej Front. Doktryną dalej najistotniejszą, najważniejszą. Europa XXI wieku, jako Europa kontynentalna w oparciu o Rosję, jej zasoby. I to gwarantuje nam przyszłość, pokój i stabilizację. No i jednocześnie, że cywilizacja nasza, białego człowieka, chrześcijaństwo też przetrwa. Pamiętajcie o tym. Czołem.